Siemanko, 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 siemanko. Nie, inaczej. Jedziemy do Białegostoku. Dzisiaj jestem na Podlasiu, wpadłem odwiedzić rodzinę mojej dziewczyny. Korzystając z okazji, wpadłem do Białegostoku na trening do Urban Jiu-Jitsu, gdzie głównym trenerem jest Łukasz z Wolna Mata Podcast. Zostańcie i zobaczcie, jak wygląda sesja sparingowa tutaj w klubie. No i co? I subskrybujcie. Chłopaki zjeżdżają. Siemka, tak, subskrybuję kanał Pawła. Jak widać, nawet pod białoruską granicą można spotkać fanów mojego kanału. Po krótkiej indywidualnej rozgrzewce zaczęliśmy rundki. W tym dniu zrobiliśmy chyba 10 rundek, po 6 minut każda. W Urban Jiu-Jitsu większość osób była przygotowana na sparingi nogi. Na macie można było spotkać osoby zarówno te początkujące, jak i trochę bardziej zaawansowane. Udało mi się nagrać rundę z Markiem, który jest niebieskim pasem i w tym roku wygrał Mistrzostwa Polski w kimonach, ale też Puchar Polski ADCC w średnio zaawansowanych. Jak możecie zobaczyć, Marek pracował sobie tutaj de la rivą i próbował się wkręcić za moje plecy. Tą nogą, którą on tak jakby haczył, mi udało się przekroczyć jego stopę i dzięki temu już praktycznie przeszedłem gardę. Skleiłem się do Marka i próbowałem go trochę wymęczyć, nakładając presję i zmuszając, żeby popełnił jakiś błąd. Marek próbował podnieść się na swoim prawym łokciu, ale wtedy zastosowałem dagestańskie kajdanki. Położyłem go na ziemi, ale był on w stanie się wykręcić, wsadzić swoje lewe kolano na moje biodro i odepchnąć mnie. Musiałem zacząć przechodzić gardę od nowa. Chciałem zrobić high step pasa i tutaj kluczowe jest kontrolowanie tej nogi dalszej. Natomiast mi się to średnio udało i Marek był w stanie mnie tutaj zaatakować. Cały czas kontrolując nogę przeciwnika, wysunąłem swoje kolano i uwolniłem nogę. Marek został na dole, w motylej gardzie, a ja znów przeszedłem do tej pozycji high step pasa, ale gdy tylko udało mi się odsunąć jego kolano, to przeszedłem sobie do półgardy. Dociążałem tutaj swoje prawe biodro, tak żeby Marek nie był w stanie wsadzić swojego lewego kolana. Natomiast nie przypilnowałem tutaj tego underhooka. Tak jak już mówiłem w ostatnim filmiku, ta pozycja underhooka jest mega ważna w każdej pozycji. I Marek dzięki temu, że złapał tego underhooka, był w stanie tutaj rozciągnąć mnie mocno. Jest to tak zwany shoulder crunch. Przeszedł sobie do motyla i pracował nad sweepem, co mu się udało i przesweepował mnie prosto do dosiadu. No to była świetna akcja. Nie dość, że wylądowaliśmy w dosiadzie, to jeszcze Marek tutaj miał wyizolowaną moją prawą rękę. Moją lewą rękę ja dałem na jego biodra, dystansując go troszkę od siebie i przygotowując się do ucieczki. W międzyczasie Marek tutaj pracował sobie nad duszeniem trójkątnym rękami. Ale zostawił mi dużo miejsca, co pozwoliło mi go odepchnąć i wejść pod niego, pod jego biodra. Do pozycji single leg X'a, z której udało mi się przesweepować Marka na ziemię. No ale nie przekontrolowałem tego sweepa, myślałem, że tam może jakiś taktarow wejdzie, ale nie było na to miejsca. No i Marek wstał i wylądowaliśmy w tak zwanym dogfightie. W tej sytuacji bardzo ważny ze strony mojej jest ten Weezer, ponieważ gdyby nie ta ręka, to Marek mógłby bez problemu wejść za moje plecy, dlatego musimy utrzymywać tego Weezera i blokować przeciwnika. Wyczułem, że Marek jest trochę niestabilny i zrobiłem taki wysiad zapaśniczy, dzięki czemu wylądował on na plecach, a ja zostałem w bodylocku. Kontrolując nogi w taki sposób, żeby nie był on w stanie zapiąć swojej gardy, wstałem na stopy i czekałem, aż zacznie mnie odpychać. Kiedy wyczułem dobry moment, zrobiłem w powietrzu takiego sprawla i zmianę bioder, dzięki czemu prawie przeszedłem gardę, ale Markowi udało się to jeszcze odzyskać. Marek chciał się wydostać z tej pozycji, więc wspiął się na swój łokieć. Ja próbowałem sięgnąć po jego rękę, żeby założyć znowu te dagestańskie kajdanki, ale mi to nie wyszło. Tu po małym skramblu wylądowałem z góry. Siadłem Markowi na głowie i chciałem złapać kimura gripa, ale nie zdążyłem. Wykręcił się on do żółwia, obszedłem tą pozycję i próbowałem wpiąć haki, żeby zająć plecy. Marek zaczął się wykręcać i z tego skrambla to ja wylądowałem na górze w dosiadzie. Przeciwnik zaczął sobie pracować nad wyjściem z tego dosiadu. Najpierw mnie odepchnął, potem udało mu się skręcić na swój prawy bok. Znalazł tam na tyle miejsce, żeby wsadzić swoje ręce pod moje nogi. Najpierw, żeby zablokować to wyjście, to złapałem taki rape choke tak zwany, ale uznałem, że w gościach nie wypada i przeszedłem do pozycji bocznej. Marek przeszedł do żółwia, cały czas próbował odzyskać swoją gardę. No i w skrócie, w końcu mu się to udało.
Znów przeszedłem sobie do pozycji high step passa, ale tym razem obszedłem swoją lewą nogą jego ciało i przykontrolowałem sobie tą dalszą nogę za kolano, co pozwoliło mi siąść do siodła. Mając już zapięte to siodło, to próbowałem jeszcze założyć tam tektarowa, jeszcze jednego legloka, ale no prawda jest taka, że byłem wyczerpany i po prostu chciałem przetrwać w tej pozycji do końca rundy. No, ale wiesz, to jest ciekawe. Ale mnie tu ziomuś wymęczył. Siemanko, jesteśmy w Białymstoku, w Urban Jiu-Jitsu, ze mną Łukasz, host Wolnej Maty i główny trener Urban Jiu-Jitsu, założyciel. Tak, to było? Główny trener. Zaczynaliśmy we trójkę z Januszem i z Krzyśkiem. No na chwilę obecną gdzieś tak życie się potoczyło w ten sposób, że głównie ja prowadzę zajęcia i chłopaki mi pomagają przy grupach dzieci, przy grupach wieczornych. No wiadomo, muszę czasami się odciążyć trochę, bo czasami w środy wieczorem po prostu już jestem zombiakiem i ostatnie czym się chce to po prostu prowadzić zajęcia. No, jakoś wiesz, jakoś to tam idzie, okay. Nie? Jak długo już tutaj funkcjonujecie? Wiesz co, w tym roku będzie dziesięciolecie Urban Jiu-Jitsu, w marcu dokładnie planujemy jakąś tam bibkę z racji tego zrobić. No, 10 lat już jesteśmy, no wiesz, były ups and downs było, ale teraz jest up. No właśnie fajnie, wczoraj byłem też na treningu, dużo nowych ludzi, początkujących w sensie. No to chyba jest taki rozkwit jiu-jitsu trochę, nie? Ludzi coraz więcej, czy... Wiesz co, tak jak ci tłumaczyłem wczoraj, troszkę trafiłeś na oczywiście okres styczniowy, więc wiadomo, to nie jest też takie trochę miarodajne, aczkolwiek jest to, wiesz co, też to był pierwszy trening takiej grupy eksperymentalnej, który zrobiłem, którą jakby ja prowadzę, bo piątki z racji na to, że nie cieszyły się nigdy dużą frekwencją, robiliśmy wolną matę, czasami przerzucaliśmy sparingi z soboty, wiesz, na piątek, i stwierdziłem, że kurde, może zrobię trening, który poprowadzę, krótszy, techniczny. No i sam widziałeś, strzał w dziesiątkę, 22 osoby na macie. Nowy rok, nowy ja, tak. Ale wiesz, powiem ci, że nawet dla kurde 12-14 osób już się po prostu prowadzi inaczej niż dla trzech par, nie? Gdzie jesteś zajechany po całym tygodniu, przychodzisz, patrzysz trzy pary, myślisz fuck, nie? No ty tutaj głównie pracujesz, czy masz jeszcze... Tak, no ja tutaj głównie żyję z tego, jakby rano prowadzę treningi indywidualne, gdzieś tak siedzę do południa tutaj na indywidualnych, a potem wracam na drugą połowę dnia właśnie na grupy, na dzieci i tyle. No także no, wracając do tego, co wcześniej, no za cel postawiłem sobie teraz po prostu rozwój, wiesz, zespołu w klubie, bo uważam, że to jest jakaś taka miara rozwoju w klubie, że po prostu masz zaufanych ludzi, którzy ci pomagają to robić, żebyś po prostu się nie przypalił, bo jiu-jitsu lifestyle i benefity z tego są do pewnego momentu, nie? Wszystko się gdzieś kończy i wiesz, i trzeba sobie po prostu jakoś radzić z tym, nie? Ciąg dalszy tej rozmowy znajdziecie na końcu filmu, a teraz możecie zobaczyć parę akcji z naszej rundki kulanki z Łukaszem. Łukasz zaszedł z dołu, a ja z góry nakładałem presję i wydawało mi się, że robię to w miarę dobrze, do momentu, kiedy Łukasz mnie tak odepchnął, wszedł pod moją nogę i tutaj zaczął szukać heel hooka. Moim pierwszym odruchem było tutaj wykręcanie się, chowanie pięty, tak żeby Łukasz nie był w stanie złapać tej skrętówki. Ale miał to wszystko bardzo ciasno złapane. Przełożył sobie moją nogę na drugą część ciała. Tu wygląda, jakbym czekał, aż po prostu Łukasz wyciągnie tą skrętówkę, ale no nie potrafiłem się z tego wydostać. I zaczął pracować takim trochę zilokiem. Chwilę jeszcze próbowałem dać opór, powykręcać się, no ale ta kontrola była mega dobra. Łukasz trochę się pokręcił, no i znalazł piętę i poddał mnie. Musiałem odklepać. Widać, że Luke jeździ często na leglock campa. W kolejnej rundzie to ja byłem z dołu i Luke próbował przechodzić moją gardę. Złapałem nogami dwa haki i chciałem wejść sobie do single lega, żeby tam popracować nad jakimś sweepem. Łukasz najpierw dobrze blokował mnie ręką, żebym nie włożył stopy na biodro, a potem złapał mnie za głowę, utrudniając pracę z tej pozycji. Ostatecznie nie wyszło z tego nic, no i wróciliśmy do pozycji wyjściowej. Łukasz od razu spróbował szybkiego nikata i minął moje nogi. Trzymałem jeszcze dystans swoimi rękami. Dzięki temu, że zahaczyłem się stopą o jego kolec biodrowy, udało mi się wspiąć biodrami na jego plecy. Pozycja była dość dobra dla mnie, ale jeszcze trochę brakowało, żeby ją ustabilizować. Lewą ręką wyłapałem lewą rękę Łukasza. Zrobiłem sobie miejsce, żeby wsadzić tam lewy hak. Zdecydowałem się, żeby cofnąć swoje biodra i jakby usiąść na biodrach Łukasza i w tym momencie on zaczął się wykręcać. Straciłem pozycję i wylądowałem z dołu. A Łukasz nie marnował czasu. Złapał mnie za łeb i tutaj znalazł miejsce na gilotynę. Próbowałem się jeszcze z tego wykręcić, ale ładnie za mną podążył.
I nawet nie miałem się jak bronić. No i po raz kolejny musiałem odklepać. Łukasz to bardzo mocny zawodnik, cieszę się, że udało mi się z nim zmierzyć. A teraz zapraszam Cię na dalszą część rozmowy, w której dowiesz się, jakie plany ma Łukasz na dalszy rozwój wolnej maty. A powiedz mi, bo długo rozwijałeś ten projekt Wolna Mata Podcast. Chyba ostatnio coraz rzadziej jakieś odcinki wpadają. Nie wiem, czy śledzisz, ale teraz się pojawił Pierwsza Luźna podcast. Tak. Też o jiu-jitsu. Mhm. I właśnie... To znaczy, wiesz co, z wolną matą generalnie jest tak, że projekt nie umarł. I ja gdzieś tak naprawdę, wiesz, staram się nie robić takich rzeczy, żeby pisać o wszystkich moich planach i refleksjach i założeniach, które chcę zrobić z wolną matą. Bo nie chcę jakby rzucać słów na wiatr, ale uwierz, że codziennie są rozkminy i nowe pomysły na to, żeby to działało, nie? I nie chcę, żeby projekt umierał, bo też wiem, dla jak wielu ludzi jakby jest ważny, ile znaczy. Też nie wiem, czy zauważyłeś, że trochę jakby zmieniłem koncepcję jakby prowadzenia tego, zmieniłem trochę szatę graficzną, już te ekrany początkowe są jakby te, wiesz, na YouTube miniatury są trochę inne. Oczywiście wiedziałem, że też Mateusz robi. Wiesz, to bardzo się cieszę, z jednej strony to, wiesz, na początku, no nie ukrywam, trochę to tak zadziałało, że to już pewnie nie będą słuchali, nie, wolnej maty na zasadzie. Też przede wszystkim zdaję sobie sprawę jednej rzeczy, że życiowe położenie moje i Mateusza na przykład, są dwa różne bieguny, nie? Wiesz, gdzieś mam rodzinę, małe dziecko i tego typu, nie jestem w stanie sprostać standardom, które jakby wymagają współczesne social media i w ogóle ludzie w kontekście regularności. Żeby, wiesz, spamować rolkami, wrzucać codziennie na Instagrama, po prostu powiem Ci szczerze, jakby czasami zamiast siedzieć na Instagrama, wolę wejść na szkoleniówkę, przygotować sobie plan pracy na tydzień w klubie. Bo wiesz, też życiowo dotarła do mnie taka rzecz, że wiesz, dwa obszary życiowe, które rozliczą mnie za to, czy robię dobrą robotę, czy nie, to po prostu będzie to, co robię w domu i to, co robię tutaj z ludźmi. No nie? Tak. Wiesz, wolna mata jest zajawką, od zawsze była. Fajnie się też pojawili jacyś ludzie, którzy mnie w tym wspierają, tak? Pozdrawiam Galaktykę, Doktor Natural i Ground Game oczywiście. I też dlatego tego nie chcę przestać robić. No, mam już zaplanowanych następnych gości. Super, nie? Ostatnio fajnie. Też był Paweł Nędzi, wiesz, super, no jakoś się kręci swoim tempem. Ja lubię, bo siedzę na etacie i wiesz, często przy komputerze raz jest więcej takiej pracy, że trzeba pomyśleć, a czasami jest taka mechaniczna praca, że można sobie posłuchać. I właśnie wtedy szukam jakichś świeżych podcastów, najlepiej o jiu-jitsu, których jeszcze nie słyszałem. Także moja topka, no to właśnie jest Wolna Mata, Pierwsza Luźna i Joe Rogan, MMA i wiesz, i sobie słucham na zmianę, jak tylko coś wleci, to staram się być na bieżąco, także fajnie, że jesteście. No i myślę, że tutaj Wolna Mata było chyba takim pierwszym projektem, nie? Wiesz co, tak, Wolna Mata była takim pierwszym projektem w Polsce, no ja gdzieś tak wiesz, właśnie też byłem zajarany tymi podcastami, słuchałem wtedy Joe Rogana dużo i w sumie tylko Joe Rogana wtedy słuchałem, bo to był taki pierwszy mój podcast. Ale stwierdziłem, że to będzie coś fajnego, bo wiesz, działałem wtedy dużo w Grapplerze, jeszcze w Grappler Info. No wiesz, moce przerobowe, które miałem kiedyś i to nie o to chodzi, że ja nie mam zajawki już na to, tylko po prostu możliwości tak. Życiowo-czasowe po prostu powodowały to, ja to gdzieś kiedyś mówiłem w podcaście, że wiesz, wstawałem rano i czasami miałem na 8 na treningi, a wstawałem o 6, na przykład robiłem 3 posty na Grappler Info na cały dzień. Już pisałem jakieś newsy, nie? Już miałem taki rozpęd, miałem taką rutynę, po prostu, że tutaj działam. Teraz, no wiesz, trzeba zrobić śniadanie córce, wiesz, przygotować się tego typu rzeczy, więc priorytety się zmieniają, ale wiesz, też dużo głosów do mnie dociera z zewnątrz. Czasami, kiedy mam, wiesz, jakieś moment zwątpienia po prostu w to, czy warto to robić, bo wiesz, nie jestem w stanie sprostać tym standardom, że wiesz, to trzeba często wrzucać czy coś. Czasami dociera gdzieś tak całkiem losowo, wiesz, ktoś mi przyśle jedną wiadomość, że jakby dziękuję za pracę, którą wykonuję, bo bardzo mu to pomogło w tym i w tym i w tym. Słyszałem, ej, nie? No jakby to dla tej jednej osoby to jest bardzo ważne i wiesz, zawsze tam, gdzie pojawia się możliwość pomocy drugiemu człowiekowi, nie? To ja uważam, że nie ma totalnie, w ogóle nie widzę pozwolenia na to, żeby odpuścić, nie? No tak. To wiesz, jiu-jitsu realizuje to tutaj poprzez klub. Wolna mata realizuje to poprzez jakieś takie, wiesz, rozmowy, nie? I tak to się kręci. No co, ja też widzisz, właśnie zainspirowany zacząłem tworzyć jakiś content na YouTube. Fajnie. Myślę, że w tym roku będzie sporo ciekawych rzeczy, między innymi właśnie planuję taki projekt, który zacznę dzisiaj od właśnie klubu tutaj u Ciebie, Urban Jiu-Jitsu, żeby
odwiedzić, no nie chcę tutaj cyframi rzucać, bo nie wiem jak to wyjdzie, ale jak najwięcej klubów w Polsce i właśnie coś o nich opowiedzieć, nie? Jak to super wygląda. Zawsze staram się te swoje rundki gdzieś tam komentować. Także opowiem, jak mnie tutaj zniszczyłeś dzisiaj na macie. Nie, no nie, no była. Nie był, nie wiem, czy, przepraszam, że ci w słowo wejdę, ale kiedyś był też taki projekt za mega starych czasów, jeszcze był taki portal budovideos.com, to jeszcze było przed Flograppling bardzo dawno i bardzo podobny projekt robił Jeff Glover. Jeff Glover też jeździł kiedyś po klubach, tak, robił takie wideoblogi, kulał się z ludźmi, rozmawiał z trenerami i wiesz, powiem ci, że mi w Polsce tego brakuje. Ja sam chciałem coś takiego robić z ramienia Grappler Info, ale znowu wracamy do jednej rzeczy. Żyćko. No tak. Żyćko, nie? Jeżeli jest taka możliwość, super. Ja kibicuję, na pewno będę oglądał i wiesz, to na pewno... Dziękuję ci bardzo za przyjęcie miłe, dziękuję za trening. Mam nadzieję, że do zobaczenia, nie wiem, na jakieś zawody na Solta się wybierasz. Tak, będziemy na Solcie, także się zobaczymy. Ja również dziękuję, Paweł, za wizytę, za rozmowę. Dzięki. Pozdro. Co, mam nadzieję, że to jest część większego projektu, bo w 2024 roku chciałbym odwiedzić kilka klubów w całej Polsce i pokazać wam, jak trenują ludzie w różnych miastach. Także kto tego jeszcze nie robi, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Napiszcie w komentarzu, jaki klub chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku.